udało się w zeszłym roku, udało się w tym. Jest awans dla MKS-u, bo myślałem o meczu, który należał do was w całości, mimo że poza momentami słabymi, ale prowadziliście te gry przez cały czas, nie, rywale nie zagrozili wam w zasadzie ani przez chwilę. Tak, myślę, że zaskoczyliśmy ich swoją grą, na boisku i skutecznością przede wszystkim. Tu zagrało naprawdę zespół, nie indywidualności, zespół i o to prosiłem, że to będzie cel. Jeśli my skupimy się jako zespół, jako zawodnicy, to osiągniemy ten cel. To nam się udało. Troszeczkę nerwowo było w drugiej części spotkania. Tam i kary były i takie błędne decyzje zawodników, ale zadziałała przede wszystkim obrona, bramkarz swoje odbił i to myślę, że to był największy sukces. Nie było widać, że zawodnicy wyszli bardzo skupieni. Widać było, że chciało im się grać, że chcieli ten mecz wygrać. Myślę, że Gdańsk może podszedł zbyt lekceważąco, mając trzech zawodników, którzy tam się obijają, ekstraklasę, to myślę, że oni to zagrają ten mecz. Nie wychodziło im totalnie, chociaż w drugiej części tam jeden z zawodników lewo rozgrywający zaczął rzucać bramki w takich trudnych momentach, ale dotrwaliśmy do tego. No właśnie, ale teraz skoro ten awans już jest, to można powoli myśleć o budowaniu drużyny, o budowaniu finansów na pierwszą ligę. Tak, to już jest sprawa zarządu klubu, oni się będą nad tym głowić, będą łamać sobie szare komórki. My teraz tydzień odpoczywamy, leczymy rany i przystępujemy za chwilę, bo to już po prostu zaraz jest maj, czerwiec, w lipcu przygotowania do sezonu. Dzięki czemu ustawiliśmy sobie wynik spotkania tak naprawdę śmieszne połowy. 9 bramek do połowy, więc czy można było trochę spokojnie wyjść na tą drugą połowę i dowieść zwycięstwo do końca. Tak? Właśnie, bo widać, że jesteście zdeterminowani, że bardzo chcecie wygrać. Zgadza się, wiedzieliśmy o co gramy, tak naprawdę to był finał tej ligi, tak? Tej drugiej ligi. Zaprzepaściliśmy sobie ten awans. Przegraliśmy w sumie kilka spotkań w drugiej rundzie, tą przewagę 5-punktową straciliśmy, został na jeden punkt i wiedzieliśmy, o co gramy. Wybrzeże wzięło sobie zawodników trzech z klasy, ale pomogli nam, tak, wygraliśmy i jesteśmy w pierwszej lidze. Właśnie to, że będą grali zawodnikami, którzy mają gdzieś tam przeszłość w Ekstraklasie, gdzieś tam działało na was troszeczkę? Jeszcze bardziej motywowało, tak, do tej walki, bo wiedzieliśmy, że musimy wyjść jeszcze mocno. Tak, jeszcze. Tak samo bardzo chciałbym podziękować kibicom, którzy tutaj nas się nie podobali.